Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu odrzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Tak jak tydzień temu, dziś przedstawiona jest nam Ewangelia na jutrzejszą niedzielę. Myślę, że dobrze znana, bo przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I moglibyśmy tę Ewangelię podzielić na 2 części. Pierwsza część dotyczy dialogu młodzieńca z Panem Jezusem, a druga już bezpośrednio przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I bardzo wymowne słowa Pana Jezusa do młodzieńca na końcu: Idź i ty czyń podobnie. Czyli zachęta do tego, abyśmy byli miłosierni. Ale warto zwrócić uwagę na te 3 postacie, które występują. Jest kapłan, lewita i Samarytanin. Bohater, który zostaje pobity przez zbójców, idzie z Jerozolimy do Jerycha. Czyli pokonuje jakiś odcinek drogi. Tak jak na przykład pielgrzymi idą, dajmy na to tutaj z góry, będziemy szli do łuk. Czyli pokonujemy odpowiedni odcinek. I wyobraźmy sobie, że idąc, któryś z pielgrzymów się odłącza i zostaje na przykład napadnięty przez miejscowych ludzi, pobity, pielgrzymka poszła dalej, on został i nikt mu nie chce udzielić pomocy. I na przykład często by się wydawało, że oczywistością byłoby, że kapłan czy lewita udzieli pomocy, a oni tego nie czynią. Czyni to Samarytanin, który był przez Izraelitów, Samarytanie byli znienawidzonym narodem. Czyli teoretycznie Samarytanin powinien zostawić tego człowieka i powiedzieć sobie: umieraj sobie, ja tobie nie pomogę. Tymczasem wbrew stereotypom on postępuje tak, że pomaga mu, opatruje mu rany i jeszcze dba o to, daje pieniądze, aby zostawia go w gospodzie, aby tam jeszcze go pielęgnowali i żeby mógł wyjść zdrowy. I Pan Jezus chce nam pokazać, że często tak jest, że my liczymy, że ten nam pomoże, a kiedy jesteśmy w potrzebie, okazuje się, że niewielu przyjaciół naszych stara się z tą pomocą wyjść. I że często otrzymujemy pomoc od osób, od których byśmy się nie spodziewali i przez to też jesteśmy miło zaskoczeni. To, że idziemy na pielgrzymkę, to w jakimś stopniu też nas zobowiązuje do tego, żeby być jak taki miłosierny Samarytanin. W tamtym tygodniu, jak właśnie
Pan Józef był pierwszy raz na spotkaniu, on taki był trochę przestraszony, nie wiedział i my nawet powiedzieliśmy, że aby coś się działo, to proszę pytać braci i sióstr z grupy, bo każdy chętnie pomoże. I on tak chyba był w takim szoku, że tą pomoc można bezpośrednio od kogoś otrzymać. I o to właśnie chodzi, abyśmy my to miłosierdzie nieśli drugiemu człowiekowi. No bo zobaczmy, że kiedy na przykład w jakiejś jesteśmy miejscowości odwiedzamy kogoś, to on otwiera nam nasze drzwi swojego domu. Nie zna nas, zazwyczaj nie zna nas z imienia, nazwiska. Otwiera w ciemno. I jakie są jego oczekiwania? Zazwyczaj, kiedy mówimy o pielgrzymie, no to wydaje nam się, że jest to człowiek rozmodlony, człowiek żyjący Bożymi przykazaniami. I z tym później bywa różnie, bo ktoś wychodzi z domu i pozostaje jakiś niesmak, albo wręcz przeciwnie, ktoś właśnie swoją postawą, niespodziewanie tego ducha wiary w tym człowieku, który gości, rozbudził tak, że on jest na przykład zachwycony spotkaniem z pielgrzymami i przez to też właśnie może tak być, że on zrobi krok dalej w swojej wierze, będzie chciał Pana Boga poznawać, bo tak jak to było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ktoś zobaczy i mówi, patrzcie jak oni się miłują, jacy to dobrzy i wspaniali ludzie, którzy nie są obojętni na los drugiego człowieka. Bo to, że my idziemy z góry na Jasną Górę, to jedno, niesiemy swoje intencje, niesiemy intencje pielgrzymów duchowych i wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę. Ale my także przez te 11 dni jesteśmy świadkami wiary. Jesteśmy tymi, którzy będą mówić o Panu Bogu. Nawet tak jak to mówiła Matka Teresa, że przy spotkaniu z człowiekiem nie musisz mówić o Panu Bogu, ale swoją postawą, tym co robisz, rób tak, aby zapytali Cię o Chrystusa. I to też jest pewnego rodzaju podpowiedź dla nas, że my właśnie swoją postawą mamy być tymi, którzy Chrystusa będą nieśli do drugiego człowieka, tak aby on chciał z nami rozmawiać, bo jak ktoś nas zaprasza w gościnę, to oczywiste jest, że ta rozmowa będzie. I teraz jak my też ten czas wykorzystamy? Czasami nawet wystarczy opowiedzieć, jaka atmosfera panuje w grupie pielgrzymkowej. I już na przykład ktoś się na przykład zachwyci, zainteresuje i może tak być, że w przyszłym roku, czy to może w naszej pielgrzymce, czy w tej, która akurat tam podlega pod którą diecezję, czy opolską, czy śląską, czy jakąkolwiek inną, też tej pielgrzymce weźmie udział. I to też może być krok dla niego do spotkania z Panem Bogiem. Bo jeżeli wyobrazimy sobie chrześcijan pierwszych wieków, ja tak sobie właśnie to wyobrażam, że na przykład święty Paweł chodził od domu do domu, bo gdzieś na przykład czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich, czy w liście do Rzymian, czy Koryntian, czy do Kolosan, że on na przykład u kogoś mieszkał jakiś czas. Czyli to był taki też czas dawania świadectwa, a później jest, że chrzest przyjęło tyle i tyle osób, że nawrócił się do Korneliusza i jego tam najbliżsi i tak dalej, i tak dalej. I to też patrząc na to, jak szybko laicyzuje się społeczeństwo w Polsce, to my jesteśmy taką światłością dla tych, którzy gdzieś od Pana Boga są daleko. No bo jak nie ewangelizować, jeżeli mówimy o spotkaniu człowieka z człowiekiem, którego często też i pierwszy raz spotykamy na swoje oczy, a chcemy mu powiedzieć o czym, co jest dla nas najcenniejsze. Ja teraz wróciłem z takiej czterodniowej podróży do Kopenhagi i tam właśnie miałem taką możliwość mieszkania w pewnym domu. No i na przykład było od razu widać, że są to osoby, które z Chrystusem nie mają wiele wspólnego, bo na przykład nie ma ani krzyża, ani nic nie wskazywałoby na to, że są to katolicy. Zwłaszcza, że w Danii katolików jest tylko 1%. Na przykład chodziło się od kościoła do kościoła, a tylko taki klimat modlitwy był właśnie widoczny w kościele katolickim. I właśnie wszystko było tak przygotowane do tego, żeby człowiek mógł wejść i w ciszy się pomodlić. I ta cisza była taka, że też i wprawiała człowieka w osłupienie. Bo z racji tego, że jest to kraj, gdzie nie ma katolików, zbyt wielu, no to szansa spotkania jest jak 1 do 1000.
Więc będąc samemu w katedrze, można było poczuć tego ducha modlitwy. A kiedy już się szło do jakiegokolwiek innego kościoła, innego wyznania, no to niestety tego ducha nie było. Chce się powiedzieć, no tak, jestem księdzem katolickim, dlatego też i promuję swoich. No ale nie, to właśnie chodzi o to, że to jak my będziemy pokazywać Pana Boga, zależy od tego, jak przygotujemy się do tego, by Chrystusa głosić. Tamten kościół był tak przygotowany, że można było spokojnie poczuć obecność Bożą, a w innych postawiono już na bardziej turystykę, na to, żeby ludzie przyszli, popatrzyli, o tutaj kiedyś dużo ludzi się modliło i na tym to zostaje. A właśnie chodzi o to, aby jako my, jako ludzie wierzący, abyśmy nie szli z duchem czasu, który próbuje Pana Boga gdzieś tam z tego piedestału zrzucić, a rzucić właśnie człowieka, to co jest modne, wspaniałe. No właśnie my tą drogą nie możemy iść. Wtedy byśmy też i zagubili sens naszej wiary. I jeszcze jeden aspekt, bo ktoś by mógł powiedzieć, o tutaj Samarytanin reprezentuje tych, którzy są wierzący, ale nie praktykujący, bo właśnie, tutaj kapłan nie pomógł, lewita nie pomógł, a Samarytanin, który był znienawidzony, pomógł. I ktoś by mógł powiedzieć, że ja jestem dobrym człowiekiem, ja się modlę, ale do kościoła nie chodzę, bo mnie tam wszystko denerwuje. I jednej i drugiej postawy by Pan Jezus nie popierał. Z racji tego, że chociażby jeżeli nie święcimy Dnia Świętego, to już łamiemy Boże przykazania i Pan Bóg nigdy nie jest zadowolony z tego, że Boże przykazania łamiemy. A jeżeli właśnie nie żyjemy przykazaniem miłości, też to Panu Bogu się nie podoba, bo też łamiemy Boże przykazania. Więc taką piękną całością jest to, że jeżeli my przemieniamy te słowa, które wypowiadamy chociażby w niedzielę na mszy świętej, przemieniamy w czyny i przez to też drugiemu człowiekowi służymy, okazujemy miłosierdzie. Wtedy możemy mówić po pełni, bo jeżeli nie ma w nas praktyk, chociażby takich modlitewnych na niedzielnej mszy świętej, to tak jakbyśmy mieli jabłko i w zasadzie połowę wyrzucili do kosza. A jeżeli są w nas praktyki, a nie ma w nas tego miłosierdzia, to także jakbyśmy mieli jabłko i połowę wyrzucili do kosza i zmarnowali. Dopiero kiedy połączymy te dwie połowy, to mamy wtedy pełną całość, która pięknie komponuje się w tych słowach: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Bo miłować Pana Boga to znaczy, że oddawać Mu chociażby cześć, być w stanie łaski uświęcającej, umiłować Eucharystię, słuchać Słowa Bożego, a bliźniego swego miłować, to właśnie pełnić uczynki miłosierdzia, czy to względem duszy, czy względem ciała. Teraz upęknijmy i pomódlmy się w intencji całej pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, w intencji głównego przewodnika pielgrzymki, księdza prałata Stanisława Orzechowskiego, w intencji ojca duchownego, księdza Henryka Wachowiaka. Polecajmy wszystkich księży przewodników, wszystkie służby pielgrzymkowe i polecajmy wszystkich tych, którzy będą pielgrzymować. Prośmy o Ducha Świętego, o odwagę dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają przed podjęciem tej decyzji. I módlmy się tak, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Uczyńmy wieczorny rachunek sumienia, patrząc na cały nasz dzień, jak on wyglądał, jakie postawy przyjmowaliśmy, jak wyglądały nasze relacje z drugim człowiekiem. W chwili ciszy dziękujmy i przepraszajmy Pana Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Pomódlmy się jeszcze w intencji zmarłych pielgrzymów. Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zmarłego księdza Eugeniusza Waresiaka, zmarłego z naszej grupy brata Przemka i brata Józefa ze Żmigrodu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Maryjo, Królowo Polski, idźcie w pokoju Chrystusa. Za płać, za obecność.